Wiosenna pielęgnacja róż parkowych to zabieg, który przypada na drugą połowę marca lub pierwszą połowę kwietnia. A to wszystko zależy od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Jeżeli spada poniżej minus 5 stopni Celsjusza, wstrzymujemy się jeszcze z cięciem. Druga sprawa to to, że na roślinie muszą pojawić się już pąki, byśmy mogli zacząć ją. Same róże parkowe nie należą jeszcze do najpopularniejszych kreacji, a dzieje się tak dlatego, że większość osób nie wie, jakie zastosowanie znaleźć dla nich w ogrodzie. Jednakże od zeszłego roku widzimy już tendencje do tego, że róże parkowe robią się coraz bardziej popularne. A zastosowanie, jakie możemy dla nich znaleźć, to przede wszystkim genialne, gęste, nieprzemierzone i wysokie, wcale kwitnące żywopłoty oraz pojedyncze okazy w ogrodzie, czyli tak zwane solitery. Teraz pokażę Państwu, jak prowadzić cięcie róż parkowych. Rozpoczynamy je od określenia, które z pędów głównych są roślinie potrzebne, a które nie są. W przypadku tej konkretnej rośliny pęd główny, który właśnie pokazuję, jest do wycięcia całkowicie przy nasadzie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ma wiele słabych bocznych pędów, nosi też oznaki chorób i nadmarznięcia, a dodatkowo niepotrzebnie zagęszcza środek krzewu. Pozostałe pędy główne zostaną. Pęd ten wycinamy możliwie jak najbliżej rozgałęzienia, tak by uciąć go u samej nasady. Delikatnie usuwamy go. Kolejnym etapem cięcia róż parkowych jest cięcie pędów bocznych. Z całą pewnością stwierdzić musimy, iż pędy boczne, które są zbyt cienkie i słabe, musimy wyciąć. Robimy to na całym krzewie. Również wyciąć musimy wszystkie pozostałości po ubiegłorocznych kwiatach, takie jakie widzimy tutaj, czy tutaj. W przypadku pozostałych pędów bocznych, to jak prowadzić będziemy cięcie, zależy od tego, jaki okaz chcemy otrzymać. Jeżeli ma być to duży, eksponowany, swobodny okaz, wówczas cięcie pędów bocznych jest wyłącznie kosmetyczne i skracamy je o same końce. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać bardziej kompaktowy krzew, pędy boczne tniemy krótko i czekamy, aż z pąków śpiących obudzą się młode pędy. Cięcie będziemy prowadzić od wierzchołka pędu głównego. Ja w tym przypadku będę robić dosyć oszczędne cięcie pędów bocznych. Zaczynajmy. Klasycznie powinno robić się na ukos, od pąka. Thank you.
cięciu polecam wykonanie zabiegu opryskiwania przewu róży preparatem toksinem, który zabezpieczy świeże cięcia przed chorobami grzybowymi. Dodatkowo rzeczy, które musimy zrobić po zabiegu cięcia wiosennego róż parkowych, to spulchnienie terenu w głąb, nawożenie róży nawozem wieloskładnikowym z przewagą azotu, takim jak na przykład Jaramila Complex, oraz przelanie krzewu wodą. Ja do spulchnienia, ponieważ tutaj zastosowany jest zrębek drzewny, użyję takiego tuduta. Ono może być bardzo przydatne właśnie w pracach ogrodniczych. Można ewentualnie, opcjonalnie użyć motyki do spulchnienia, jeżeli nie mamy wyścielonego terenu. Taki starszy krzew musimy nawieść sowitą garścią nawozu wieloskładnikowego. Następnie przelejemy go wodą. Krzew mocno zalewamy wodą, jedną konewkę pod roślinę, tak dużą roślinę. Następnie poprawiamy materiał w tym przypadku i praca zakończona. Dziękuję za uwagę i życzę miłej wiosennej pracy w ogrodzie.